Witam Cię człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mesior, to jest program sprawki okiem katolika rano jest wtorek, 10 października. Dziś wspomnienie świętego Franciszka Borgiasza, wyznawcy, święto trzeciej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy cię Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Belgia i cała Unia Europejska. W minioną środę ambasadorowie państw członkowskich przy Unii Europejskiej przyjęli w głosowaniu tzw. rozporządzenie kryzysowe, znane medialnie jako Pakt Migracyjny. Ma on na celu wprowadzenie systemu obowiązkowej solidarności państw Unii w zakresie przyjmowania imigrantów. Porozumienie przewiduje trzy możliwe drogi, które każde z państw może przyjąć w kwestii migracji. Pierwsza to przyjąć określoną liczbę migrantów do swojego kraju. Druga to zapłacić 20 tysięcy euro kary za każdą nieprzyjętą osobę. Lub trzecia, współfinansować kosztowne wsparcie operacyjne, czyli na przykład personel obsługujący system. Nowemu prawu sprzeciwiły się jedynie dwa państwa, Polska oraz Węgry. Teraz pakt musi zostać przyjęty przez Parlament Europejski, co zapewne się stanie. Francja katolicka partia polityczna Civitas została oficjalnie rozwiązana przez Radę Ministrów. O fakcie poinformował w minionym tygodniu rzecznik francuskiego rządu, pan Olivier Verrou. Partii zarzucano, a jakżeby inaczej, antysemityzm i islamofobię. O zapowiedziach francuskiego ministra spraw wewnętrznych, pana Géralda D'Armaneo, odnośnie delegalizacji partii, zespół redakcyjny Sprawek Okiem Katolika Rano informował w sierpniu. Przewodniczący Civitas Pan Alain Escada skomentował sprawę w sposób następujący: Chcą nas zdelegalizować, bo bronimy tradycyjnych katolickich wartości, takich jak Bóg, rodzina i ojczyzna. Działania podjęte w celu rozwiązania naszego ugrupowania są niezgodne z zasadami państwa prawa i międzynarodowymi zobowiązaniami Francji. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych, dawka. Dziś wspomnienie świętego Franciszka Borgiasza. Wyznawcy. Franciszek urodził się w październiku roku 1510 w mieście Gandia, nieopodal Walencji, jako pierworodny syn księcia Jana z dynastii Bordziów oraz Joanny z królewskiej dynastii Aragonii. Franciszek już jako młodzieniec chciał wstąpić do klasztoru, ale został wysłany na dwór cesarza Karola V. Gdzie wkrótce ożenił się z Eleonorą de Castro Meneses, która wkrótce urodziła mu ośmioro dzieci. Gdy Franciszek uczestniczył w pogrzebie zmarłej cesarzowej Izabeli, postanowił całkowicie oddać się Bogu. Cesarz jednak nie wyraził na to zgody i mianował Franciszka wicekrólem Katalonii. W międzyczasie zmarła jego żona Eleonora. Wówczas Franciszek poświęcił rok, by zapewnić dzieciom odpowiednie środki materialne, po czym wstąpił do zakonu Jezuitów w Rzymie, do którego przyjął go sam święty Ignacy Loyola. Na wieść o tym, że papież chciał uczynić go kardynałem, Franciszek przeniósł się z powrotem do Hiszpanii i tam przyjął święcenia kapłańskie. Później pięciokrotnie odmawiał przyjęcia kapelusza kardynalskiego. Zgodził się za to objąć urząd prowincjała zakonów Hiszpanii i Portugalii, a następnie generała jezuitów. Za rządów Franciszka Borgiasza zakon jezuitów rozwijał się bardzo prężnie, co miało szczególne znaczenie w czasie kontrreformacji i zwalczania protestanckich herezji. Franciszek zmarł po kilku miesiącach choroby. W październiku 1572 roku przeżył 62 lata. Beatyfikował go papież Urban VIII w roku 1624, a kanonizował w roku 1670 papież Klemens X. Laudate. Watykan W minioną środę papież Franciszek ogłosił swoją szóstą adhortację apostolską zatytułowaną Laudate Deum. Jest to kontynuacja wydanej w roku 2015 encykliki Laudato Si, i tak samo jak swoja poprzedniczka, poświęcona jest ekologii i tak zwanym zmianom klimatycznym. W swoim nowym dokumencie papież Franciszek idzie jednak o krok dalej, strasząc nieuchronną zagładą ekologiczną oraz wiążąc nadzieję z działaniem ONZ-owskich konferencji klimatycznych. W adhortacji pojawiły się jednak i dobre fragmenty. W których papież jednoznacznie potępia popularną tezę o przeludnieniu Ziemi. Laudate Deum zostało natychmiast pochwalone przez tzw. ekspertów do spraw klimatu, którzy określają najnowszy tekst Ojca Świętego jako pełen mądrości i odwagi. To była sprawka czwarta, a po niej reklama: Uwagi warta. Proboszcz z Ars to najlepsza i najobszerniejsza biografia świętego Jana Marii Vianeja, opracowana na podstawie akt procesu kanonizacyjnego oraz ogromnej liczby dokumentów i świadectw. Ksiądz François Trochy jest znany na całym świecie jako mistrzowski hagiograf, a jego żywot proboszcza z Ars uznawany jest jako najlepsza biografia świętego Żywot świętego Jana Marii Wianeja, na co dzień walczącego z szatanem, jest doskonałym przykładem, jak samemu być bezkompromisowym wobec grzechu i pokus. Link z możliwością zakupu tej książki w wydawnictwie Góra będzie pierwszym linkiem w opisie tego filmu. Węgry Pod koniec września na Węgrzech weszło w życie najnowsze prawo ograniczające aborcje. Choć zmiana wydaje się niewielka, a na Węgrzech dalej obowiązuje niestety haniebna ustawa zezwalająca na aborcję do 12 tygodnia ciąży. Nowelizacja wpisuje się w sprzyjające życiu działania rządu Viktora Orbana. Według ustawy matka, która będzie chciała zabić swoje nienarodzone dziecko, będzie musiała obowiązkowo zapoznać się z jego parametrami życiowymi, w tym między innymi wysłuchać jego bicia serca. Według sondażu 2 trzecie Węgrów uważa, że za początek życia uznać można fakt bicia serca dziecka. Choć jest to oczywiście pogląd błędny, ponieważ życie zaczyna się w momencie poczęcia, to należy mieć nadzieję, że wysłuchanie odgłosu bicia serca dziecka, które słyszalne jest około 6-7 tygodnia ciąży, odwiedzie możliwie wiele Węgierek od decyzji o aborcji. Ustawa została skrytykowana przez węgierskie oraz europejskie media, które stwierdziły, że. Obowiązek zapoznania się z parametrami życiowymi dziecka może źle wpłynąć na, uwaga, zdrowie psychiczne matki. Być może lewica węgierska poradzi wówczas kobietom, by zabijały swoje dzieci w konserwatywnej Polsce, w której lada moment przesłanka tzw. zdrowia psychicznego może doprowadzić do ogromnego wzrostu dostępu, a co za tym idzie, wzrostu liczby dzieci zabitych w łonie swojej matki. Wielka Brytania poniedziałek 2 października. Minister Edukacji Wielkiej Brytanii, pani Gillian Keegan, ogłosiła zakaz korzystania z telefonów w szkołach. Jej zdaniem smartfony są główną przyczyną dekoncentracji uczniów, a także stanowią narzędzie do zastraszania. Pani Keegan zapowiedziała też przesłanie wytycznych do szkół, w jaki sposób egzekwować zakaz używania telefonów tak, by nie naruszać prawa do prywatności. Wiele brytyjskich szkół wprowadziło takie prawo w swoich statutach, często wymagając od uczniów pozostawienia telefonu w szkolnym depozycie i wprowadzając kary, jeżeli uczeń zostanie przyłapany na korzystaniu ze smartfona. Oby jak najszybciej ktoś wprowadził coś takiego w Polsce. Stany Zjednoczone. Amerykańscy autorzy bestsellerowych książek wypowiedzieli wojnę konserwatywnym stanom, które w ostatnich miesiącach zakazały propagowania ideologii gender. Nowa wojna polegać ma przede wszystkim na finansowaniu gigantycznymi środkami pochodzącymi ze sprzedaży popularnych książek, organizacji pozarządowych odpowiedzialnych za prowadzenie wydarzeń demoralizujących dzieci. Jednym z takich podmiotów jest organizacja PEN America, która specjalizuje się w organizowaniu w szkolnych bibliotekach akcji pełnych lewicowych i genderowych treści. Kierownictwo PEN America zamierza na przykład utworzyć na zarządzanej przez katolika pana Rona de Santis'a w Florydzie centrum edukacyjne, w którym swobodnie propagowana dzieciom byłaby ideologia LGBTQ i wszystkie inne literki. Podobne działania podejmują też amerykańskie media, organizując m.in. Tydzień Zakazanych Książek, promujący najbardziej lewicowe dzieła w imię tzw. wolności słowa. Polska W miniony wtorek znany youtuber pan Sylwester Wardenga opublikował materiał, w którym ujawnił, iż kilku bardzo popularnych wśród młodzieży influencerów mogło nawiązywać kontakty pedofilskie z dziewczynkami w wieku 13 i 14 lat. W ujawnionych materiałach jeden z YouTuberów opisuje 13-letniej wówczas dziewczynie swój erotyczny sen z udziałem małoletniej. Autor publikacji wskazywał także, że niejednokrotnie dochodziło do imprez YouTuberów z nastoletnimi dziewczynami w hotelach. Już następnego dnia wiceminister sprawiedliwości pan Piotr Cieplucha złożył zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie. Podczas konferencji prasowej powiedział. To afera, jakiej polski internet nie widział przez ostatnie 30 lat. Nie może być tak, że jeśli ktoś jest celebrytą i zarabia tysiące w sieci, może wykorzystywać swoją popularność do działań na tle seksualnym wobec nieletnich. Drobna uwaga do wypowiedzi wiceministra Ciepluchy: w sieci ci najwięksi polscy YouTuberzy zarobili miliony, nie tysiące. Panowie ci właściwie przez wiele lat bezkarnie demoralizowali swoją widownię. Niektórzy z nich zyskali swoją popularność na tzw. kanałach gamingowych. Jeżeli więc, drogi rodzicu, myślisz sobie, moje dziecko nie ogląda żadnych niebezpiecznych treści, tylko coś o grach, to również, jak w przypadku wszystkich treści, zachęcamy do dużej ostrożności. Kontrolowanie tego, co dziecko ogląda w sieci, nie tylko jest dobrą praktyką, ale również obowiązkiem rodzica. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Zbliżają się wybory, i z tej okazji chciałbym zwrócić Twoją uwagę, mój drogi słuchaczu choć możliwe jest, że wzbudzę Twój opór na to, jak nie tylko niekatolickim, ale w ogóle absurdalnym konceptem jest demokracja. System ten funkcjonuje już na tyle długo, że współczesny człowiek, w tym wielu katolików, uważa go za oczywistą oczywistość. I w tej rozprawce pomijmy fakt, że demokracja wkrada się również do Kościoła katolickiego. Serca i rozumy wielu hierarchów opanował duch kolegializmu, czyli właśnie demokracji. W obliczu nadchodzących wyborów, wróćmy dziś jednak do spraw państwa. Demokracja. Niespełna 20 milionów Polaków będzie w najbliższą niedzielę zapytanych o to, co jest najlepsze dla Polski. Naprawdę proszę o to, żeby chociaż przez chwilę pomyśleć, jak jest to absurdalne. Czy głosujący musi przed oddaniem głosu zdać jakiś egzamin z wiedzy o historii, być może o charakterystyce takiego, a nie innego systemu gospodarczego? Czy przed oddaniem głosu trzeba wykazać się choćby pełną znajomością historii głosowań każdej z partii? Oczywiście są to pytania retoryczne. Pominijmy na razie w ogóle wyborców niebędących katolikami. Oni kierują się swoją logiką, czy też może brakiem logiki. I większość z nich zagłosuje na platformę Trzecią Drogę lub Lewicę. I trudno. Ale co z katolikami? Jak wielu z nich i jak bardzo dało się nabrać na demokrację? Z drugiej strony, patrząc, czy w najbliższej przyszłości możliwy jest jakiś inny ustrój, w sposób oczywisty nie. A może jakąś opcją jest niezagłosowanie w ogóle celem zademonstrowania swojego braku uznania dla demokracji? Oczywiście również nie. Mamy obowiązek zagłosować, ale im mniej w tym emocji, charakterystycznych dla kibica piłkarskiego, że jest mój klub i jest obcy klub, i że mój klub aż po grób. Im mniej w nas takiej postawy, tym oczywiście, lepiej. Rozum, nie emocje. Skoro już żyjemy w tym, Niemądrym systemie, w którym wszyscy jesteśmy zapytani, kto ma rządzić w Polsce. Proponuję w tym tygodniu modlić się za Polskę, modlić się za te wybory i szczególnie za swój własny wybór. Zadać sobie może trochę trudu i na przykład poczytać o tym, czy wysoki socjal jest katolicki. Na te moje słowa być może jedna grupa wyborców właśnie mogła się zapalić i powiedzieć: No właśnie, tym chciałbym zaproponować, żeby koniecznie w tym tygodniu poczytali trochę o liberalizmie. I czy on jest katolicki? Nie chodzi mi nawet o to, żeby zmieniać czyjkolwiek wybór. Bylebyśmy wszyscy dokonywali go w pokorze. Maryjo, królowo Polski, jakże mało wiem? Jakże w sumie wstyd mi, że mam oddawać głos na taką, a nie inną przyszłość Rzeczpospolitej. Proszę cię, wskaż mi, jak mam zagłosować. Im więcej ludzi w tym tygodniu oddałoby swój głos do dyspozycji Najświętszej Marii Panny, tym większa szansa na lepszą przyszłość dla naszej Ojczyzny. Maryjo, posłusz się mną dziś, jak chcesz. Wykorzystaj mnie, jak chcesz. Byle tylko, choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki Okiem Katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika najmniejszą chociaż kwotą, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim patronom bardzo dziękuję. Chętnym przypominam o książce Proboszcz z Ars. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia, święty Franciszku Borgiaszu. Módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Przeżyj ten dzień z Panem Bogiem i Maryją.